Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj na ostatni lot w sezonie 2017 przyjechaliśmy do kolegi Tadeusza Rzoski, do oddziału 074 Starogard Gdański Kociewie. Tutaj w tym oddziale gościliśmy często u kolegi Andrzeja Walędziaka, między innymi tutaj obecnego kolegi Zbigniewa Wesołowskiego też byliśmy na locie, ale dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj po sąsiedzku. Tam widzimy kolegi Tadeusza gołębniki są, przepraszam, Zbigniewa, a tutaj są gołębniki kolegi Tadeusza. Kolega Tadeusz ma tutaj 84 gołębie dzisiaj na locie, tak? 82 sztuki. Dwie sztuki. Zaczynał troszeczkę większą nością, ale za chwilę on nam o tym opowie. Powiemy tylko, tutaj jest lot dzisiaj z odległości 250 km, tak? Tak. Kamień Pomorski. Kamień, tak? Pomorski. Tutaj to jest w Starogardzie Gdańskim, no taka odległość. To jest ostatni lot, piąty, więcej nie będzie. Ale tutaj kolega Tadeusz będzie chciał też te gołębie później sprzedać. O tym będziemy mówić, ale na razie nam opowie troszeczkę o swojej hodowli i o tym, jak lotuje, i o swoich wynikach tutaj z oddziału 074 Starogard Gdański Kociewie. Proszę bardzo. No ja jako hodowca lot jestem w związku 50 prawie lat, można powiedzieć, ale prawą ręką w hodowli jest to moja mama. No właśnie tutaj pokażmy. Tak. Mama siedzi za plecami nam tutaj, tak. I ona się zajmuje. I babusia przede wszystkim, nie jeden hodowca jakby miał takiego pomocnika jak ja, to by miał dużo, dużo lepsze wyniki. Mógłby się dużo nauczyć od mojej mamy, nie? Na spisie miałem przed lotami 127 gołębi. 127 czy 130 chyba 7, przepraszam, 137. Ale tutaj dużo nam jastrząb przeszkadza. Teraz w środę miałem na przykład na oblocie. Mamusia miała na oblocie zrobione gołębie, dwa sztuki przepadły, a były tylko w tym tygodniu dwa razy wypuszczone, nie? I ze względu na pogodę, no w czwartek chciałem gołębie wywieźć, ale no, pogoda nie pozwoliła, cały dzień była taka pogoda, jaka była, beznadziejna praktycznie, i tylko dwa razy były wypuszczone. W poprzednim tygodniu były chyba trzy razy wypuszczone i raz na treningu miałem wywiezione do Czarnej Wody. To na oblocie trzy przepadły. Też dzięki jastrzębiowi. Nie? Tutaj zobaczmy, tak, pokażmy okolice właśnie, bo jest tutaj też macie, pokażmy, bo z tej strony dobrze widać, o, i macie te druty. Druty wysokiego napięcia. Takie wysokiego napięcia, trochę tutaj widzimy, idzie linia. Tam mamy las z tyłu za gołębnikami, praktycznie ze wszystkich stron, bo my tu jesteśmy ze Starogardu Gdańskiego, jak ktoś wie, to w kierunku na Owic. Tutaj już są same lasy praktycznie. I no to tak jak powiedział kolega Tadeusz, determinuje też, że te częste ataki przez jastrzębia. No ale tych gołębi ci zostało 87, tak? Tak, 85, mam, bo trzy zostawiłem w domu, dwa co się spóźniły. Jeden taki troszeczkę był podejrzany na stan zdrowia, co nie byłem taki pewny. Tutaj właśnie za plecami mam ten gołębnik gołębi młodych, tak? Tak. Tutaj gołębnik gołębi młodych, a tutaj masz gołębnik gołębi dorosłych. Dorosły, tak. Tutaj ty gołębi w całej swojej hodowli ile posiadasz? Ponad 300. Ponad 300, to tak, trochę mam dużo. Mam 8 gołębników. Stary co prawda nie lotuje, bo sytuacja, powiedzmy, finansowa i jak pracuję na zmiany, no nie pozwala, do gołębi dojeżdżam. Ponad 5 km, a jeżeli mam lotować gniazdówką. Czyli przepraszam, tu się cały czas mama zajmuje jednak. Przede wszystkim mamusia, nie? Ja myślałem, że tak mówi, że tylko dorywczo, że tu mieszkasz, a nie, ja tutaj nie mieszkam, jeszcze muszę dojeżdżać. Żona, powiem, jest mojemu hobby przeciwna, nie? No to ta no, pasyka, będę, czyli nie będę klasyczny tutaj układ. Cukrował. Tak. I synek do mamusi przyjeżdża sobie zajmować się gołębkami. No, a moja żona twierdzi, że jeszcze od cycka się oderwał, nie? Tak no cały czas. Dokładnie. Ale tam nie są, mówi co chce. Właśnie ja się urodziłem i trzymałem, jak to się mówi, piórko w ręku. Nie? A tutaj, to znaczy tak, na gołębie dorosłe nie lotujesz w ogóle? Nie, od 4 chyba lat wiesz, jak nie lotuję, nie? A tutaj na gołębie młode, jak lotujesz, to jakie masz miejsca w oddziale? Chyba 3 razy miałem mistrza, 2 razy albo 3, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte, a w ubiegłym roku, nie wiem, piąte, szóste miałem. Tak na młode, tak? Tak, na a młode. Na stare, kiedy lotowałeś wcześniej, to jak to wyniki były? Chyba przedostatni rok miałem 10 czy 11 w oddziale, w starych, nie? Ale wtedy jeszcze część hodowców lotowała, większa część gniazdówką, a teraz praktycznie 90-80% na pewno lotuje wdowieństwem. I jak gniazdówko, to praktycznie nie mam szans. Długie, ciężkie loty, to wtedy gniazdówka raczej się wykaże, a tak to jest ciężej, nie? Ja widziałem, lotowałem, próbowałem, ale jak ja mam być 30-40, to mi nie satysfakcjonuje, więc stwierdziłem, że nie będę żadnych się starał i odpuszczam sobie. Wiem, że w młodych lotach przy odrobinie, bo trzeba zaznaczyć, trzeba mieć gołębie zdrowe, jeszcze raz uważam, zdrowe i odrobinę szczęścia trzeba mieć. Bo to tak nie jest, że zawsze wszystko dobre tak się ułoży. Jak to wszystko się złoży, to można i wygrać, nie? W tym roku uważam, ma dużo szansę wygrać kolega Tadzio Bańko, bo i przygotowane. I chyba to jest jego rok. Na młode? Na młode, tak. Bo na stare wygrał kolega Zygmunt Woller, nie? Byliśmy kiedyś u kolegi Zygmunta, tak. Tam oni akurat z drugiej strony Starogardu w Linowcu. Z drugiej strony, pod Skarszewy, tak. To jest inna część, ale to żeśmy się w tym roku wymienili z Zygą, gołębiami.
On ode mnie wziął, ja od niego wziąłem. Wszystkie trzy, co mi sprezentował, to wszystkie trzy mam. Ostatni lot poszły, nie? Tutaj w swojej hodowli masz gołębie jakie? To skąd się to wzięło? To są twoje stare jakieś, co miałeś już, czy takie dokupujesz? Ja zaznaczyłem na wstępie, 50 lat hoduję gołębie. To jest wiadomo, że część moich. Ale tu zaraz wtedy powiem o takich hodowcach. Jak Zbyszek tu obok siedzi, stoi po prawicy. Mam od niego. Od Andrzeja Felskiego, od Zbyszka Dudy. Od Andrzeja Walędziaka, od Zygmunta Wolerta, od Łukasza, od Łukasza Grochockiego, tak, z Pelpina. Tak, z Pelpina. Łukasz mi też tam dwa czy trzy ptaszki sprezentował. I wtedy mam od Rysia Grabana. Czyli widzę, co to polskie. Ja mam przede wszystkim polskie, mam kilka zagranicznych, nie powiem, że nie mam i tam z Polski kupione za zodowodem jakieś tam gołębie. Ale ja uważam, hodowcy rodzimi, na których tutaj się gołębie spisują i sprawdzają, ja dużo biorę gołębie przykładowo, nie chcę z pierwszego, drugiego lęgu, ja biorę gołębie późniejsze i uważam, że te gołębie późniejsze przekazują więcej cech po przodkach. Ale z tego, co wymieniłeś tych hodowców, to miałeś całe czołówki, bo Łukasz Grochocki to przecież hodowca bardzo utytułowany i w skali polskiej. Andrzej Walędziak, jak mówiłeś, Andrzej kolega Fels. Woler, to przecież też Woler. Jest hodowca, który bardzo często tutaj w oddziale i wygrywa. Rysiu Graban w ubiegłym roku w Starych wygrał w Nowym, właśnie. To też jeszcze trzeba zaznaczyć, Nowe Skurcz i Lubichowo. No i ma tam dużo zagranicznych i sprezentował mi Rysiu sporo gołębi, nie powiem, że nie. I spisuje mi się dobrze, bo z ostatniego lotu, czy czwarty w oddziale, to był po oryginalnej samicce, co mam od Rysia Grabana, nie? Mm-hmm. No także nie mogę tam powiedzieć. No, ja jak powiedziałem, opieram się na gołębiach przede wszystkim tu naszych, bo uważam, że tutaj one są do tego zaklimatyzowane. Jeżeli będą u mnie w gołębiku, ja je pokrzyżuję odpowiednio z moimi jeszcze gołębiami, bo mam jeszcze stare swoje też gołębie, które mi dobrze latały, nie mogę tam powiedzieć, bo potrafiłem nawet dać na Kraków 10 gołębi i mieć 7 w konkursie, nie? Mhm. Ale co prawda były loty z południa. A to co nietypowo właśnie, bo z reguły tutaj są loty z zachodu. Teraz z zachodu. A Kraków to jest południe. A myśmy kiedyś lotowali, jak gniazdówko wszyscy, na przykład z Krakowa, z Cieszyna, to miały dla mnie najlepsze loty. I potrafię nawet 10 gołębi dać i 10 w konkursie. I między innymi mogę przytoczyć takie, że pierwszy, czwarty, szósty i ósmy w oddziale gołębie były, nie? Także no nie były takim tym... Czyli te gołębie młode masz... pierwszych z Cieszynów i z Krakowa. Czyli te gołębie młode, które tu masz, to masz z tego swoich wychodowanych z tych ze gołębi, swoich, które... kolegów mam gołębie jeszcze do uzupełnienia, do odświeżenia krwi, bo wiadomo, że trzeba co jakiś czas tam uzupełniać. I wychodzę z założenia, że trzeba od czołowych hodowców tutaj z naszego działu, czy z okolic brać. I to... Procentuje. Procentuje i ja myślę, że trzeba mieć odrobinę szczęścia, żeby odpowiednio umieć skrzyżować, nie? Bo to nie jest jak na przykład kolega od kolegi weźmie i lotuje i go zgubi i mówi, tyś mi dał szajs. To nie jest sztuko dać gołębia na lot i go nie mieć, ja uważam, nie? I każdemu to powtarzam. Sztuko według mnie dacie na przykład tam ileś gołębi, czy 120 i mi 120 w domu, nie? No to już jest sztuka, nie? Mhm. No i nie tutaj wiem, teraz jesteś, przypomnijmy, na lotach gołębi młodych, które miejsce teraz zajmujesz? Bo mówię, że Tadeuszowi chyba... Bańko najlepiej idzie teraz, tak? Tak, w tym roku wyjątkowo dobrze. No ale Tadzio też sporo zainwestował, z Niemiec poprzywoził, nie? Mhm. No i chłopak tam stara się. My kolegę Tadeusza Bańko odwiedzaliśmy w tym roku, akurat nie udało nam się filmu zarejestrować, ale widzieliśmy go też u kolegi Andrzeja Walędziaka, kiedy byliśmy. O, pewnie może już ktoś mówi, że ma gołębie, bo... Były, to Zbigniewa zapytamy. Zbychu były gołębie wypuszczone tak? O której? O 8 tutaj? 7.55. 7.55, tak? Mają do pokonania około 250 km, czyli tak się spodziewamy, nie wiem, gdzieś godzina 10.30, 11, coś takiego. Wiatru na razie tutaj nie mamy, ale nie patrzyłem też na mapę pogody na internecie, a ty patrzyliście? Południowe. Południowe, tak? A opadów nic po drodze nie ma, także warunki, gdzie mamy akurat... Wiatr jest do góry. Do góry, czyli mamy tutaj warunki... Nad morze. Tak, warunki mamy tutaj całkiem dobre. Tutaj jeszcze, jak już rozmawiamy z kolegą Tadeuszem, zapytajmy się, z tych gołębi, które tutaj nabywałeś od hodowców, ten to mówisz, ty sobie wykrzyżowałeś swoje te linie, a które tak ci się najlepiej sprawdzają z tych? Teraz na przykład jak prowadzi gołąb jakiś, masz najlepszego tutaj w swoim tutaj stadzie z tych młodych na przykład? No to z kompletem konkursów nie mam, bo powiem tak, na pierwszy lot Szczecinek, tydzień wcześniej mieliśmy lot z Rytla, w sobotę, gołębie przyciały tydzień temu? Nie, przed pierwszym Szczecinkiem. Tak blisko? To przyszedł Rytel, to jest tam ile? 100 ale pierwszy lot przed Szczecinkiem, jako treningowy, oddziałowy. Dałem do kabiny, gołębie było dobrze, wszystko. W poniedziałek, w południe gołębie zachorowały na choroby gołębi młodych. To jest z reguły, jak się daje pierwszy raz gołębie do kabiny, one za 2-3 dni zachorują. Trzeba leczyć. Praktycznie cały tydzień do pierwszego lotu konkursowego Szczecinek były gołębie leczone. W piątek lekarstwo było odstawione. Otrzymały elektrolity, płyny wzmacniające.
ale zaznaczę, że ani razu nie latały. Nie fruwały wokół gołębnika, były cały tydzień zamknięte. Włożyłem na lot 89 sztuk, 85 wróciło. Jeden wrócił na drugi dzień o 20, to miał nóżkę złamaną. Trzeba go było później usunąć, bo otwarte złamanie miał. Jeszcze tam coś doleciało na drugi dzień, we wtorek chyba. Trzy przypady. Miałem to szczęście, że dostałem tylko 10 gołębi, co prawda, do konkursu, ale 5 szybko. No i dlatego nie straciłem. I między innymi dlatego może nie mam gołębi no, z kompletem konkursu. Na drugi lot był połczyn zdrój. To już był taki normalny przylot. Nie wiem, tu mam wydruki, mógłbym pokazać, nie pamiętam ile mam tam gołębi w konkursie. Ale załóżmy tam gdzieś około 40 może ptaków było w konkursie. 102 były wysłane na lot, 101 wróciło, nie? Wtedy był Szczecinek trzeci. To wysłałem 119, 118 wróciło. 119 znalazł się w Nowym, przed Nowym, to takie hodowce gołębi rasowych. Ale ta samiczka niby wypuściła, ale już nie wróciła do mnie, ta 119. I w konkursie było chyba 50 ptaków. A teraz tydzień temu mieliśmy Stargarz Szczeciński. Wysłałem 117 chyba. 117 gołębi. Lot dosyć ciężki. Trudny. To ten tydzień temu co było? Tak, tydzień temu. To miałem w pierwszym dniu chyba 70 ptaków. Dziś mnie brakuje, do dzisiaj brakuje 29. 3 są zgłoszone pod Lubliniec tam, na też południu Polski. Pod Częstochowa, tak. Tamte okolice. Jeden gołąb się znalazł u pana Różyckiego w Nowym, z tego lotu. Jako ciekawostka powiem tak, z tego lotu Stargardu miałem gołębia pierwszego na gołębiku 10.24, a w Nowym ten gołąbek był 10.20. Czyli wcześniej trochę. Tak, wcześniej. A trochę dalej to chyba jest. Troszkę dalej jest, troszkę dalej. I jaki on miał dobry czas. I on przyszedł z dwoma pana Różyckiego gołębiami, siadł i sam dzień siedział. Wieczorem wszedł do gołębnika, nie? Dlatego i wieczorem do mnie dzwonił i taką sytuację mi po prostu. To wypuścił czy pojechałeś po niego? Nie, niby wypuścił go, ale gołąb do mnie nie wrócił. Nie? Do mnie nie wrócił, nie? No, akurat z Nowego tutaj do ciebie. Teoretycznie powinien. Ale tak, ale ma tutaj też, powiedzmy, lasu jest dużo po drodze. No lasu, no i nie wiadomo. No, tutaj kolega mieszka w Janowie. Pod Janowo ma, pod Jabłowo właściwie ma, nawet pod Jabłowo gołębnik i nad jego gołębnikiem bardzo dużo gołębi w tą niedzielę leciało z wielką prędkością, bo wiatr był taki, co wiał na południe i te gołębie prawdopodobnie zostały przy... Mogły się z tymi tamtymi i prawdopodobnie zabrać. Z innymi oddziałami jeszcze też się przeciągnęły albo z toruńskimi, albo z bydgoskimi, nie? Bo na ten jest... ostatni lot tutaj w oddziale Starogard Gdański ile włożyliście jako oddział? Pamiętacie może Zbyszek? 1200 gołębi chyba, tak? Nie, to sekcja. Sekcja. A cały oddział ile włożył? Bo ilo, nie było, jak, koło 5000, ale to na początku chyba sezonu, a teraz też ciągle cały czas? 5000? No to dużo, to nie ma takich wielkich strat w oddziale tutaj u was, co? No z tego lotu tak. Z tego lotu tak, z tego czwartego, no, ale to ile mieliście na pierwszy lot na młode tutaj w oddziale? Też coś tak było, bo chorowali wtedy. Aha. Wtedy, no ja na trzech pierwszych lotach zgubiłem 6 ptaszków, nie? No 6, no. A wkładane było grubo ponad 300 ptaków, nie? No to tak dużo może nie jest. Dwa zostały tam zgłoszone, dwa czy chyba trzy nawet, ale no nie wróciły do gołębi. Tutaj mówisz, że bardzo dbasz o zdrowie, bo to jest przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o gołębie, na to za co się uwagę. Uważam, a jak to robisz? Jak to, jakich, nie wiem, korzystasz z preparatów, jakiś masz swój sposób taki jakiś... Naturalny raczej. Czyli? Dużo miodu dostają. Tu miodu? Schod hodowli od Zbyszka. Zbyszek ma miód, tak? Może zareklamować go. Bo moje gołębie się po tym spisie dostaje dużo miodu, z cytrynką lubią. I ten miód, ale to nie tylko, na pewno no, dodajesz coś innego każdy jeszcze. Ma tam swoje to powiedz jakieś... jak się nazywa troszeczkę tak, jakie jeszcze oprócz miodu, to co innego jeszcze stosujesz? No takie od Andrzeja Walędziaka mam preparat, można i na karmę i spryskiwać gołębnik na drogi oddechowe, nie? Jednego roku Andrzej chodzi wokół kabiny Walędziak, przyszedł do mnie i mówi tak, malutki mówi, ty masz tam ze szczytu włożone swoje gołębie? Ja mówię tak, no to chodź. Wziął mnie za ramię i przyjrzał i mówi tak, mówi, tacio, obszedłem, mówi, całą kabinę, mówi, nie? Ale ten rząd tych klatek mi się najbardziej podoba. Czyż to są twoje? Mówię, moje. Ja tak od razu sobie myślałem, bo mówi, te woskówki mają śnieżno-białe, mówi, a co ty takiego dajesz im, nie? A ja mówię, Andrzej, nic specjalnego, tego naturalne, w miarę zdrowy gołębnik, wentylacja w miarę, żeby miał dobre, no i ten preparat mój na drogi oddechowe od ciebie. A który? Ja mam no ten, co wziąłem kiedyś od ciebie, już parę lat temu miałem, nie? Co to jest za preparat? Pamiętasz nazwę? Inhalik. A to jest jakiej firmy? Nie pamiętam teraz. Ja mam to opakowanie.
A propos tych, ty znajdziesz tę preparatę, pokażmy, bo ty mówisz na wentylację, tutaj patrzyłem z przodu, a masz te, tak z przodu jak masz wyloty, to widzę, są zasłonięte kółkami takimi się. W pierwszej chwili zastanawiałem, co to jest, ale już później zobaczyłem, że to jest, jak się nazywa, właśnie takie tylko przytłumienie, żeby chyba mocno nie wiało. Tu popatrzmy, gołębnik tutaj, gołębi młodych, takie siodełka, za chwilę nam tak Tadeusz tam pokaże w środku, jak wygląda. Jeszcze popatrzmy, kolega Wizjona widzę tutaj używa. Ty też masz, Tadeusz, Wizjona, nie? A tobie jak, ty na młode w ogóle nie leciałeś? Czy leciałeś? Leciałem. Ile lotów? 3, 2? 4. 4. A teraz dzisiaj nie dałeś? Nie. Co, chore? Nie. Nie chciało ci się? Zostałem już do... Aha. No, potrzebne już są. Tak, tak, widzimy paplapsu, taki inhalik. O. Ja wtedy mam takie na, i na kał tam, no, żeby to... Ale uważam, naturalne, czy zioła nawet. To co, zioła też, to tak, miód masz od Tadeusza, no, od Zbigniewa, a od kogo masz naturalne, jakie to jeszcze używasz, te zioła? Z pokrzywa na przykład. Co, sam zbierasz? Zbyszek też zbiera. Też tutaj, no tu macie okolice, bo tutaj zobaczmy, trawy jest pełno. Tak, dobrze wysuszyć. I taką suszoną do wody? Tak, czy na karmę? Jako herbatka. Ja to nawet powiem szczerze, Zbigniew, ja to na przykład daję, powiem szczerze, jak mam króliki, to królikom normalnie zrywam pokrzywę i daję, bardzo chętnie jedzą, to się troszeczkę ludzie dziwili, ale ja to empirycznie stwierdziłem, że jak daję im pokrzywę, one bardzo lubią nawet króliki też, taką surową, normalną pokrzywę. Mamusia miała jedną krowę kiedyś, to też pokrzywy jadła. Pokrzywę, tak. Pokrzywę krowka. Pokrzywa to jakby nie było, to jest kwas mrówkowy, to jest ten taki, jak my tutaj mamy specjalne zakwaszacze, to one mają kwas mrówkowy, propionowy, a my tu mamy właśnie pokrzywę naturalną. Ja pamiętam kiedyś też jeszcze, jak się hodowało, teraz już się tak nie chce, bo są pasze, które po prostu mają te zerówki tak zwane, ale jak babcia, pamiętam, miała małe pisklęta, to zawsze był jajko gotowane z pokrzywą siekaną taką mieszane dla małych tych piskląt i ewentualnie jeszcze taki twarożek. I to było i tak się chowało, nie było pasz, powiedzmy, tych zerówek. Teraz jest łatwiej, bo można to podać. Dla gołębi notabene też są takie preparaty, już te mieszanki pełnoporcjowe, takie ekstrudowane, że można dawać, zwłaszcza młodym, nie? No dobra, tu mamy, czekamy na te gołębie, to mamy około godziny, tak się 11, 10, 30, 11, coś takiego po pewnie, co? Myślę, po 11? No zobaczymy wiatru. Poczekaj, wy mówiliście, ty, Zbychu, mówiłeś, że chyba z wiatrem jest, tak? Do góry. Do góry. Do góry. Czyli tak, poczekamy sobie tutaj jeszcze, będziemy rozmawiać. Ty, Tadeusz, to może pokażmy tutaj jeszcze gołębnik w środku, bo widziałem, tutaj masz tak fajnie z boku zrobione, że tu jest wejście. Tak, do góry, co pan nie ma sprzęgnięte, bo... Co, tam się nie tłumasz, to tam spokojnie, ale popatrzmy, tu masz szydełka. Ale widzę, masz tak zrobione, że masz oddzieloną tą część, a tutaj masz tak, one tu wchodzą, tak? Jak do sprzątania. O, tu zobaczmy. Aha, to jest tylko, to czyli masz, tutaj możemy wejść? Tak. Zobaczmy. Tutaj mamy, o, tak wygląda tutaj gołębnik. Siodełka są na wszystkich ścianach, widzę. Tak. Ale za to panuje bardzo taka fajna atmosfera. Ty mówisz, że to jest nieposprzątane, owszem, ale tu żadnego pyłu nie ma, nic. No ja w tym roku zastosowałem metodę rzadko sprzątać. Rzadko sprzątać? Tak, rzadko sprzątać. I w tym roku zrobiłem takie doświadczenie pierwszy raz na słomie. A weź tam wejdź, jak właśnie widzę. Starałem się na słomie. Co prawda nie zdążyłem posprzątać i wymienić. Ale tu masz, widzę, przepraszam, ci przerwę, wejdę w słowo. Widzę, pojnik masz podwyższony, specjalnie, tak, żeby się nie kurzyło też nie było, jeszcze. Tak, tak. O, tutaj mamy te gołębie, które trzy zostały. No bo w piątek też wczoraj doleciał ten białolotek. Były trzy z rodziny uchowane, wszystkie trzy są teraz w domu z tego lotu. Tutaj widzę, karmik masz pusty, ale w tym tutaj miałeś, tak, widzę, chyba super dietę, tak? Dietę? Tak, to mam przygotowaną dietę. Aha, na przylot z gołębi. Na przylot, w pojnikach jest czysta woda, czy z czym? Nie, nie, przygotowana. Z czym? Troszeczkę odrobinę elektrolitu i cytryny. A elektrolit jaki używasz? No to bym musiał pokazać tam. Aha, taki normalny. Pewnie też u Andrzeja Wolędziaka kupiony. No nie wiem, może być może, że nawet też. Czyli tak, tutaj masz ten gołębnik normalny, tak, a tu masz przejście właśnie do tego z tyłu. Oj, mogę. Przepraszam. Do zamykania, żeby nie płoszyć. Przesuwek na jedną klatki wstawię, nie? I wtedy nie muszę... Mówisz, ta metoda, że mówi specjalnie, co w tym roku robiłeś, że jak najrzadziej sprzątać. Tak, jak najrzadziej. Chcę zobaczyć, czy to za egzamin, bo... Czasem często się sprzątały i często chorowały, nie? No powiem szczerze, ja często, ja się w Niemczech też spotkałem kiedyś dawno, dawno temu u pana, o te tak zwane, oni to nazywali takie, no, że słomę specjalnie dawali gołębiom młodym, żeby te gołębie nie sprzątali. Tak. Słoma jeszcze wręcz spowodowała na taki snop, że one srały tam za przeproszeniem wszystko, powstawały te dużo bakterii, one tam siedziały i nawet tam taki Schmidt, pan taki był, on w Donauwort chyba wtedy lotował, z tego co pamiętam, to on od drugi był nawet, miał niedużo gołębi tych, ale on właśnie mówił, że jak mają zdechnąć, to niech zdechną jakieś, zainfekować się, ale one wtedy po prostu się wyrabiały odporność. Jakoś odporność. Ja doszedłem też do takiego wniosku, że zbyt my hodowcy dbamy o gołębie, zbyt sterylnie po prostu je trzymamy. I on może między innymi dlatego też częściej chorują. I wtedy ja właśnie tak jak mówiłeś, te pierwsze jak się włoży na loty, zwłaszcza młode, tak, to od razu łapią te infekcje. Wtedy łapią. Bo nie mają tej odporności. I
byłoby dobrze, gdyby trzeba było to przeforsować na zebraniu jakimś, żeby zorganizować wcześniej może to włożenie chociaż gołębi do kabiny. One nie muszą być wywiezione daleko na 5 km. Żeby się po prostu... Żeby się jakby zaprzyjaźniły z tą kabiną, żeby był czas do wyleczenia. A tak z reguły jak się na ostatnią chwilę włoży, to praktycznie tydzień przed lotem gołębie są chore. I nie można osiągnąć wtedy wyniku, bo wiadomo, że te gołębie nie są w pełni teoretycznie nawet nie powinno się jej wkładać. No ale jeżeli się nie chce z klasyfikacji wypaść, no to mówię, jak są w miarę zdrowe, no to się już trochę ryzykuje, nie? Mhm. Bo ja tym bardziej, jak ja się jeszcze trochę nastawiłem na gołębie, loty gołębi młodych, no. Bo ja tyle lat lotowałem, no to mnie ciągnie mimo wszystko do tych lotów, no. Ten, co nie lotował, to tego nie zrozumie, nie? Hodowca zrozumie. Mam okna uchylne. Tu widzę, i to ten właśnie wentylacji masz, te tak, trzy takie, co pokazywaliśmy tam? Tak. I mam częściowo zasłonięte, bo mówię, jakby deszcz padał, czy duże wiatry, a jak powietrze, to ja chciałbym jeszcze może zastosować tak, jak wentylację zrobił kolega Tadzio Bańko, bo był u mnie w tygodniu, w poprzednim tygodniu i Minek wytłumaczy, jak on zrobił, bo ja też tak stwierdziłem, że byłoby dobrze, tylko że troszeczkę to przeróbki. A jak to by, jak on ma? Bo ja u niego nadpodłogowe ma zrobione wentylacje jeszcze. Jakże wyciągowe. Tak, jak on sprząta, ja teraz mam taką możliwość, że jak gołębie przykładowo wejdę do długie przegródki, żeby ich nie płoszyć, to tu sprzątnę i zamiatam. Mhm. Czyli wybiałkuję tu podłogę, czy cokolwiek, żeby było czysto, wyschnie jak jest dobra oczywiście pogoda i wtedy mogę wpuszczać, mogę drugą część gołębnika, tak? Na dwór nie wypuszczę, bo za duże zagrożenie ze względu na jastrzębia. Jastrząb potrafi w biały dzień po wolierach chodzić. Mm-hmm. No to wiadomo, jakie tutaj spustoszenie. Te gołębie są tak wystraszone, że niekiedy nawet do gomika nie chcą wejść. Nie? Mm-hmm. Rozumiem. Tadeusz ma wtedy tak tutaj o jakieś te szczeliny, tak? Tak, na szczeliny ma zrobione pewnie najprawdopodobniej, ja tam nie byłem, ale najprawdopodobniej siateczki ma wstawione, żeby jakiś gryzon nic nie weszło. Żeby jak one podfruną, żeby ten kurz wszystko odszedł. Odszedł. No. Poik też jest wyżej ze względu właśnie na to, żeby gołębie tego kurzu bezpośrednio. No a czy Walędziak też ma takie specjalne te stoły, tak jakby ławy, no. Takie odstawiane do boku tutaj gołębnika, czy kręcone, tak. Żeby też były właśnie wyżej, tam jak zrobione, zamontowane, tylko żeby to spełniało swoje jakieś dokładnie. Tam. Jak są malutkie zupełnie posadzenie, no to wtedy staram się na niższym, mam taki zupełnie niziutki i postawiam poinki, żeby one widziały jak pozostałe starsze gołębie, jak ich uczą, nie? Mm-hmm. Bo wtedy one czasem mają problemy, to trzeba dzióbki moczyć, no. No nic, czekać będziemy tutaj, dziękujemy koledze za te informacje, które nam tu przekazał. A tu patrzmy. A diata przygotowana jest w puszce. Tutaj w puszce. Karmy jakie używasz? A różne takie, nie mam takich tam. Swoich, ale tu widzimy karma taka, proszę. Co mówiłeś? Eupolu. Tak, bo tu pewnie taki Andrzej ma, albo kolega chyba Szulfer bliżej, to tam takie w sklepie są. To dobrze. Czekamy na gołębie. Lekko zaczyna taki tutaj wiaterek wiać, ale my sobie tutaj będziemy po prostu z tego, po kierunku, co teraz tutaj akurat mam zwrócony obiektyw kamery, chyba się tam będziemy spodziewać raczej. Tak powinny tu być. Mamy fajnie, bo tak troszeczkę na górze ten kierunek dobrze widzimy, czyli jak gołębie się pojawiają, to dość wcześnie możemy je zobaczyć. No tutaj mamy gołębia jednego, ale czekaj, to Zbychę. To u Zbycha chodzi, bo tam nad gołębnikiem, to, ale to nie jest z tego lotu, bo wiadomo, Zbyszek ty mówił, że nie dał. Ale to jest jaki gołąb? Pstry, nie wiem. Pstry, ale to jest, ale dobra, to widzimy. Ale to był gołąb, co z którego? Nie, zobaczę pierwszy, jak siadnie, co to aha, jest, to zaraz na nie, komórce nie. Zobaczysz? Nie. Zadzwonisz do syna. On ci powie. To jest co innego. No tutaj popatrzymy sobie. On siadł już chyba, nie? Siadł, no. A my tu czekamy dalej na te gołębie z tego lotu tutaj. Zaraz powinno się... Która jest godzina teraz? Masz tam? Która jest tam? 10.39. No to jeszcze trochę. W międzyczasie jak się czekamy na gołębie, tutaj kolega nas troszeczkę ściemnił, bo mówi, że tu ma z polskich, ale tutaj się okazało, że ma, bo taki ładny gołąb, widzimy samiec, on jest teraz w trakcie pierzenia, dlatego ma takie nie do końca takie ładne to upierzenie, ale to jest oryginalny Wolfgang Krepper, tak? Tak. To jest go z Pinebergu hodowcy, znamy tego, mistrz Niemiec wielokrotny, to jest oryginał z 2009 roku. Skąd tego gołębia masz? Od Rysia Grabana. Od kolegi Ryszarda Grabana, a gołąb ten, on tutaj u Ciebie dużo potomstwa dawał? Ja dopiero w ubiegłym roku go zakupiłem. Aha. I w ogóle się u mnie nie chciał zaparzyć, Rysiu go wziął z powrotem, ale mamy jeszcze jego córka zaparzona i tydzień temu jego młody był, wnuk jego, tego oryginalnego, był pierwszym na gołębie. I widzimy, to się sprawdza. Dwa wnuki włożone i obydwa wnuki w gołąbie. On ma ciekawą barwę, bo on ma takie właśnie czarne centki, widzę na tej czerwonej. Mogę przyjść jego córkę, ma też ciekawą barwę. No taką... to zobaczymy, bo ty z tego tutaj my nie pokazaliśmy jeszcze, ale pokażmy tutaj Tadeusz jeszcze, bo tak, tutaj masz takiego ciekawego
taki biały, płowy, nie, taki troszeczkę, z takimi lekkimi czerwonymi centkami. Mamy też czerwonego, tam widzieliśmy przy wejściu. To jest córka repera, ta młoda. Tak. Tylko że uchował ją Rysiu. Kolega Graban, my przypomnimy sobie o koledze Grabanie, to kiedy byliśmy u Mariana Kaczyńskiego, kolegi Czesława Kursa, oni nam opowiadali, bo właśnie mieli gołębie z tych, jak się nazywa, hodowli, a tutaj też przy wejściu miałeś takie gołębie, widziałem też tutaj czerwone i takie, widzę ciemny pstry, ale też powiedzmy, bo kolega Tadeusz, on nie wspomniał nam jeszcze, on bardzo często wystawia gołębie na wystawach, tak? Tak. I tam sukcesy odnosi, bo te gołębie, tak z tego co mówi, to w standardzie są bardzo takie pasujące do tego, tu widzimy, to jest z którego roku gołąb? 2000 rok. 2000, PL074, nie, 10, 2010, 10, pardon. 10, tak. O, bardzo ładny samczyk też. Zaraz pokażę go samiczkę. Czy on, jak się nazywa, też wydaje ci potomstwo takie dobre? Tak, tak. W ubiegłym roku trzy uchowane, wszystkie trzy po lotach. To jest twój u ciebie uchowany? U mnie wychowany, tak. Z jakiej to gołębi pochodził? Z niemieckiej takiej samiczcy, białego gona, od dobrego chłopa była kupiona. Dobry chłop? Dobry chłop. Takie nazwisko miał? Tak. Aha. Ze Słupska, gdzieś do okolic Słupska. Hodowca, tak? A w Niemczech się opiekował jakąś hodowlą niemiecką w gołębi. Aha. I tu przywiózł. I co ciekawe, ta samiczka była nakrapiana i miała biały ogon. I ja za pół honoru sobie postanowiłem, że też takie będę miał. I mam uchowane po nie kilka i wnuki. No tutaj też widzimy białego ogona troszeczkę jest. Ale pokażę zaraz jego samiczkę, to ma biały ogon. Nie? Dobrze. To podejrzewam, że jak będziemy obserwować, taki pstre będzie dużo. Dużo pstrych i większość to jest dosyć bliska rodzina. No. No widzimy, także bardzo takie, widzę, kolorowe te gołębie są dość. Tu mam samczyka od Zbyszka Dudy, który ma 15 lat. Co prawda już nie chowa, ale płodzi, jajka zabiera mu. I rozumiem, czyli ale to jest ta ogon, to jest cały czas, i cały czas, przypomnijmy, kolega Zbigniew Duda z oddziału 074 TKS Gdańskie Kociewie, to też bardzo utytułowany hodowca, tak. Często w czołówce Mistrzostwa Polski się klasyfikował. O, to jest samiczka, to jest taka duża jest chyba, to jest, co? Tak, duża, no, kiedyś miała na wystawie pierwszą nagrodę. Ona jest z 2000 którego roku? 2011 czy 15? 11. 11, o, widzimy, tak. I ta z poprzednim strym to jest para, nie? Dobrze. Więc popatrzymy sobie, zaraz jeszcze nam kolega jakiś pewnie tutaj w międzyczasie, kiedy mamy czas na oczekiwania na gołębie, to możemy sobie poglądać. Czy nam przyniósł kolejnego gołębia, co to jest za gołąb? To jest ojciec tej białej ogona. Tego, co tam, ta samiczka, co pokazywałeś. A on był zaparzony właśnie na to oryginalne niemiecko gołębie, DV-kę z białym ogonem. I te właśnie gołębie, on nakrapiany, a ona grochowa z białym ogonem, trzy dały mi białe ogony. Nie? I te gołębie praktycznie... Większość robiła powyżej 200 km loty, to w konkursie. Z krótszych raczej słabiej. Ale na dłuższe loty były... Ja a te takie, co masz tutaj, zobacz, tutaj masz takiego białego, taki, z takimi bardzo ciekawe takie ubarwienie ma. To z jakiego uzyskałeś tego gołębia? Z jakich? To jest oryginalny gołąb samczy czerwony od Rysia Grabana. Tak. I samiczka jest belgijka. Ale to ja widzę, ty kłamałeś, bo tak, mówisz, że masz od hodowców, tu a wszystko nagle opowiada, nie, wszystko, że niemieckie, ale belgijskie, to nie jest jego, ale ja żartuję, tylko tak sobie. Te gołębie dostałem od Marka Surowieckiego, bo żeśmy się wymienili, Marek Surowiecki wziął ode mnie pstrego, a mnie w rekompensacie uchował, co prawda z trzeciego lęgu. Drugi siada. No, patrz, no, drugi. No, popatrz, Zbychu. Ty masz dziś lot. Ja. Ty masz dziś, właśnie. Ja. I to chyba stary pstry. I tutaj Zbyszek przeżywa teraz, tak, bo stracił trochę tych gołębi, 20 kilka mu brakowało, ale jak gdzie dwa doszły, to już 20, już dwa mniej. Ja gołębiom starszym obcinam ogonki, skracam. Końcówki widzę. Tak, końcówki. A z jakiego powodu? Żeby były jajka zapłodnione. Aha. Bo często jest tak, że ja już profilaktycznie po prostu obcinam gołębiom ogony i pod ogonem, bo niektóre starsze gołębie no, mają jajka, problem z zapłodnieniem. I dlatego nie chcę ryzykować, bo jednego roku tak zlekceważyłem sobie i się okazało, że dużo starsze gołębie miało czyste jajka pierwszego, więc teraz na profilaktycznie już obcinam. Ale widzę też tutaj ci gołąb chyba podrapał czoło, nie? Ja też tak miałem ostatnio. Wczoraj szybko jak łapałem te gołębie, się spieszyłem, tak, bo przyjechałem, aż tam koledzy, jak to się mówi, czekali na ostatni gwizdek. Bo byliśmy, wczoraj jeszcze miałem spotkanie takie integracyjne z zakładu w Fojtowie. No Fojtowie, musiałem... ja powiem, to jest taki bardzo ładny tutaj ośrodek, to jest miejsce, gdzie następuje, jest akwedukt, powiedzmy, chyba największy w Polsce, taki kanał, to tak. Jest kanał Brdy i druga rzeczka, tam płynie
Tam można sobie po prostu pojechać, czas miło spędzić. O, widzimy. Ten, z którego roku jest gołąb, poczekajmy. Zobaczmy, 2010. Polski. Nigdy nie notowany późniak. Z czwartego lęgu to jest gołąb. Rozumiem. Ja mam dużo gołębi właśnie późniak dla siebie zostawione, bo z pierwszego, drugiego lęgu lotowane. Koledzy pobierają, no. Czy na wystawę, na licytację daję na oddział. Bo jednego roku chyba około 40 gołębi dałem na oddział. No i tam jakaś, powiedzmy, pół szło na oddział, pół na mierzchło. Mhm. Rozumiem. Dobrze. Więc popatrzymy, jeszcze na pewno nam kolega zaraz jakiś gołębi tutaj pokaże. To jest kolejny od kolegi Zbyszka Dudy, tak? Tak. Też samczyk, to jest samczyk. 2000, którego 12, nie, 2008. 15, tak, nie. 15 lat. Po fioletowo już wyblakło. Nie, 02, to to ma 15-letni. 15-letni. Ale też widzimy, zobaczmy, czy nie ściemnia, ogon przycięty, tak. Widać po przycięciu. Tutaj od dołu też. Co prawda jest bardzo stary, nie chowa młodych, ale płodzi jajka. No i gołębie bardzo dobrze się spisują w lotach. Nawet w tym roku ze Szczecinka był jego córka czy syn, nie wiem jeszcze, bo młode. Pierwsze na gołębniku, na wystawach też, a to jest, pochodzi od Suskiego Justyna. Justyn Suski tu i Darek Suski to tak. Hodowca, ja powiem, kiedyś w 2008 roku wspólnie stoisko mieliśmy w Gdańsku na wystawie ogólnopolska, to była wystawa wtedy akurat i tam Justyn Suski i Darek Suski, oni się przyjaźnią, bracia. Z Eliasem, z bracia Elias, tam był wtedy Ude chyba się nazywał imię i oni przywieźli gołębie i to były czyste deklaki Janseny. To były takie gołębie, które oni, bo oni, bracia Elias, oni chyba uważali, że nie lotowali wtedy, ale mieli takie hodowlę rozpłodową tych czystych deklaków Jansenów. O, no, ja mam kilka gołębi jeszcze pochodzenia właśnie Justyna Suskiego też, nie? Rozumiem. I które się spisują bardzo dobrze. Dobrze, popatrzmy, może coś, już idziemy, już tak pójdziemy sobie, kawę wypijemy, tak? Ale popatrzmy tutaj. To Zbychu tam poszedł chyba do zobaczyć, tak? Tak. Poszedł sobie zobaczyć, tak się do niego... O, tu leto, tak, bo tutaj są inne oddziały, bo to na trzew pewnie, na te nowe, na te inne. Ja tego otworzę. O. Mama pomaga, tutaj Tadeusz nam przyniósł... A to jest córka tego repera, co jej młody był pierwszy. Popatrzmy, a z jakiego roku? To jest też 2015 rok, 0,40 oddział, ale ma... A czemu taka obrączka dziwna? Nie, bo ja od Rysia to nabyłem. Aha. Od Rysia Grabana to jest. O. Widzimy? A tutaj pani jakiego trzyma? Też takiego samczyka, tak, widzę. Samczyka. A pani tymi gołębiami się tutaj codziennie zajmuje, najwięcej codziennie. Pewnie. Więcej jak ja. No. Ten na wystawie miał poglądać. Ten jest 2000, dwulatek chyba. Też dwuletni. Na wystawie w ubiegłym roku drugą nagrodę. Przegrał z Łukasza Gorchockiego, którego Łukasz zakupił za ileś tam euro. Łukasz Gorchocka, tylko tak. Przypomnę, bo jak byliśmy Łukasza, Łukasz ma gołębie pochodzące z hodowli Faber-Maczyński. No. To są te gołębie, które teraz mamy na przykład na aukcjach wystawione i dużo Tomasz Rumiński, którego byliśmy 2-3 tygodnie temu na locie, on właśnie ma z tych, podstawowa para, co wydała te medalistów tych z olimpiady, tak. I z wystawy tej europejskiej, to były właśnie też z hodowli Rolanda Fabera już, bo Faber-Maczyński, oni kiedyś mieli chyba DV0127, a teraz DV0901, bo już sam Roland Faber. Tą historię też znamy już właśnie. Ale ja mogę się tym satysfakcjonować, że ja mam gołębie na wystawach uchowane przez siebie, przez ileś lat one są hodowane, bo według mnie to nie jest sztuka zakupić dobre gołębie i wystawić, a uchować to jest na pewno dużo. Ale mam tutaj czyli na budowę zwracasz bardzo uwagę, tak? Tak, na budowę. Na budowę. Mają być budowę ładne i ma jeszcze latać. Potrafić, żeby w oddziele jeszcze wygrały, nie? No albo no, chociaż w czołówce był. Ja nie mówię, że zawsze się uda wygrać, nie? Bo tu... Tak, to nie jest takie proste. To no to tak jak mówiłeś właśnie. Nie, no to tak każdemu się tylko wydaje, ale jak się uchowa na przykład i w poglądzie da cztery gołębie i wszystkie cztery mają nagrody, no to jakaś satysfakcja jest. Drugi był trzeci, ja bym, no, Łukasz za 1500 zakupił, ale miał pierwsze, no. No. Tak. Ale ja mam przez siebie. Ale Łukasz, wiesz, Łukasz, przypomnijmy sobie, Łukasza Gołąb bodajże wygrał 40 tysięcy złotych chyba, tak. W Rogowie, mi się zdaje. To miał za co kupić nawet. No. Gołębnika wspólnie. Tak, tak, to właśnie, przypomnijmy. No i Łukasz Grochocki chyba był też w Mistrzostwie Polski bardzo wysoko. On ma też czekał, ma jeszcze po sąsiedzku drugiego, który bardzo wysoko był też w Mistrzostwie Polski. Jak się nazywa ten hodowca? Zaraz sąsiad jego, oni chyba tam, no... Wymienia się gołębiami? Tak, od razu po sąsiedzku mieszkają tam w Pepplinie, obok siebie mają gołębniki. Jak my byliśmy Łukasza na locie, on tam przyszedł do nas. Też hodowca tutaj z oddziału Starogardański, ten, nie pamiętam teraz nazwiska, ale sobie przypomnijmy. Andrzej Piechowski, ten... Jeszcze. Pękowski, Jeszkę, Tadzie. O, właśnie. Tadzie twój imiennik. Tak, tak. O. Czyli widzimy, to są ma takie... Ma dużo gołębi tak jak mówiliśmy tutaj, Tadeusz nam tutaj opowiada, że tam od tych, ale on teraz wie dobrze, że to są po niemieckich, po belgijskich, różne, ale tak jak mówi, on sobie tutaj te gołębie tutaj
pod kątem tej budowy, tej, żeby lotowane jeszcze były dobrze, jakieś miały wyniki, tak sobie tutaj selekcjonuję. Tak. No, tutaj mieliśmy pojedyncze sygnały, że już się u kolegów tutaj w oddziale 074 Starogardański pojawiały. To chyba szpak przychodzi tutaj. U Tadeusza mamy tutaj... Biało-niebieski. Biało-niebieski taki. Ja nie widzę tak dokładnie, ale widzimy pierwszy gąb. Która godzina jest, Tadeusz? No, cześć Zygo. Pierwszego. Dobra. Za pięć. Za pięć. Dwunasta. Czas nie jest za rewelacyjny. Siada pierwszy gołąb, zobaczmy. No szpak, nie. Biały nie miał, cztery taki. No o, widzimy. O, siada. Stefan nie miał. Pierwszy gołąb się pojawił. A to jest taka pstrasia od zasadniczka. Teraz zobaczymy. Zegar jest uruchomiony. Lista przylotów jest. Zeguś też będzie, może zaraz będziemy widzieć. Chodź. O, doczekaliśmy się pierwszego gołębia. To są pierwsze, jedne z pierwszych, to chyba w oddziale, nie? Bo to dzwoniło... Chodź. Zbyszek, Andrzej Felski. O. Nie wygląda na zmęczonego. Trochę ma opuszczone skrzydło, ale jest taki, widzę... O, wsiada, wejdzie teraz. O, odbiło już go. Tyle zaraz zobaczymy. Numer tego gołębia. 9136. O, czyli pierwszego gołębia mamy. Godzina, która to była? Za 5, tak? Za 11.56. I pierwszego gołębia się doczekaliśmy. Co? Tutaj kiedy siedzieliśmy, to cały czas tu jakieś pojedyncze przelatywały. Tutaj jeszcze chyba oddziały i Malbork, i Czczew. Przepraszam, tutaj są po drodze. Trasa przelotu, także pierwszego mamy i czekamy na kolejne jeszcze te. Ile? 80? Ponad jeden. Powinno być. Dobrze. To sobie spokojnie tutaj poczekamy. Tutaj nad słupem widzimy, znaczy tego nie widzimy do końca, bo to są maluteńkie punkty. Tak. Kolejne gołębie się zbliżają, zaraz będziemy... Z tej strony dwa, tutaj się rozdzieliły. Ale czy to... Bardzo wysoko, trzy są tutaj z tej strony już. Tak. Trzy i tutaj dwa. Tutaj dwa, czyli będzie pięć, ale zobaczymy, czy to są stąd gołębie. Chyba nie, te bardzo wysoko to, ale zobaczymy zresztą zaraz. Z kierunku w każdym bądź razie przylatują. Nie, chyba nie. To dalej lecą, to są te z tych innych tutaj oddziałów. Mówię, może to być Czczew, może być Malbork, no jakieś inne jeszcze, tam gdzie się loty odbywały. No na razie chyba nie, to był nie stąd. Przeleciały raczej. Drugiego gołębia krąży, z kierunku przyleciał. Tutaj pod słońce nie mogę filmować, ale lata krąży tu. Ciężki lot widać będzie tutaj, bo nawet koledzy też nie meldują, że mają dużo gołębi, aczkolwiek chyba u kolegi Felskiego było więcej, tak? 12. Andrzej ma 12. A tutaj mamy drugiego, jest godzina chyba 12.10, 11, coś takiego. 12.14 nawet, przepraszam, czyli 20 minut prawie, 18 minut czekamy na tego gołębia drugiego. O, zbiera się tutaj, siadł tam teraz. Teraz przyleci pewnie na ten swój gołębnik, o widzimy, tak. O, odbiło. To ma numer 9117, końcówka 074, początek. Mamy drugiego. Mało, trochę jeszcze mało. Te 80 gołębi jeszcze w powietrzu, ale sobie spokojnie na nie poczekamy. Widzimy ten pstry taki, który pierwszy przyleciał, a ten drugi niebieski, który wszedł. Nie będziemy go płoszyć, ale tam teraz też pije namiętnie. Widać, że spragniony jest po locie. My tutaj siedzimy, tu pogoda jest ładna. Nie wiadomo, jakie było po prostu po drodze, ale no to jest dla gołębi wysiłek. Widać, że ten lot nie jest do na łatwych, nie będzie należał. Będziemy sobie tutaj spokojnie czekać na kolejne. Jego też taki pstry? Mocno? Nie. Nie, tak zobacz, bo tak nadleciał szybko z kierunku, ładnie przyszedł. O, jest, mamy go tu niebieski, ale ma ogon wyrwany taki, zobacz. Aha. O, ładnie się tutaj zbiera, siada. O. Kolejny niebieski, teraz ptak. Wejdź. Łóżko. O, sobie wchodzi. O, odbiło. Ten ma numer 9025. Trzeci. Tak. Pojedynczy. Czwarty tak. Jest. Czwarty? A czuł, siada. Aha, bo... O, ten pstry. No, zobaczymy. Tak będą już cztery. Jakby były, to oby tak sobie teraz kapały. Nawet te, które ptaki obserwowaliśmy, co tutaj przelatywały, to były bardzo małe góry, takie dwa, trzy gołębie. O. Chodź. Zejdzie tutaj.
chodź. No chodź. Też przyszedł z kierunku. Żeby był taki, nie, taki jest w kondycji nawet dobrej takiej. Może zaraz jakiś nadleci inny, to jeszcze go zmobilizuje do wejścia. O, już. I odbiło czwartego. I piąty. O, to tak będą przelatywać. O, widzimy tu u góry. Szósty też. No. Ale tamten... Tam jest też jeszcze, tylko nie wiadomo. To chyba będzie stąd też. Piąty na pewno, szósty też może. No teraz są akurat, słońce nam chwilę zeszło, to można zobaczyć. Teraz o, chyba trzy. Trzy jest chyba nawet, bo ten już doleciał i tu gdzieś krążą ale jeszcze. Ale tam sokół? No tam jest... To jest sokół. Sokół, no. Wysoko. Tak. Bardzo wysoko. Dwa są na pewno. Dwa są, o tutaj są, latają. A ten trzeci też gdzieś chyba, czy to był... Nie, zobaczymy, bo... Pod, z nimi leciał pod słońce się źle patrzy. A ten sokół poszedł. Nie, tu nie. A u góry, no. A te dwa, gdzie one są, te dwa? Się wystraszyły, latają. Wysoko też są. Krążą, jeszcze krążą te dwa. Jest trzeci. I trzeci też już się pojawił. Tadeusz, widzę, ma takie daszki nad tymi, ale to one wtedy muszą lądować sobie gdzie indziej, nie? Na tej wolierze widzę i dopiero wtedy wskakują gdzieś tutaj łatwiej. Nie mają, nie, do wejścia nie mają za ciekawie. Nie, siadają, do widzenia. No. To było. O, już odbiło też. To wszystkie weszły te trzy, nie? Tak. No, czyli mamy już 7 sztuk już. Siedzie 75 jeszcze. Lecą, ale czy któryś będzie, nie wiadomo. Zobaczymy, tam takie małe czarne punkty, my tego pewnie w obiektywie nie widzimy. Ale to dalej. Akurat mam dobry wzrok. O. Chyba 8. Nie. Nie? Nie chyba. A tak ładnie. A tak ładnie z kierunku. Zdawało nam się, że będzie stąd. Koledzy, co tam wracają, to tak, mówili, że wiatr bardzo duży w Chojnicach, oni na obwodnicy Chojnic, mówili, że bardzo Chojnice wieje. Są, tak? Tak? W Chojnicach są już? Może z gołębiami razem przyjadą. Mało razem, no. Że kabina była, a gołębi nie było. No właśnie. No czasem było tak, że i kabina przywiozła z powrotem. No, to się też zdarza. Tutaj ponoć jest gołębi, gołąb jakiś gdzieś tu, i nawet czerwony, a jest rzeczywiście, z białymi skrzydłami widzę. O, czerwony. Jo. To jest taką, nazywa się tak? Brat tego białego. Tak się nazywa? Ja ma pseudonim. Pseudonim Marek. Za nim idzie chyba jeszcze jeden. Jeszcze jeden, tak, widzę tam. A ten siedzi tutaj. Marek się zezwał. Ten nie. Tutaj na daszku się. Tu siedzi. A ten chyba dalej idzie. Ale z kierunku wszystkie przychodzą na razie. No chodź Marek, chodź. No chodź. Nie, to jest duży mam się. To jest po tej twojej pupilce. Chodź. On ty idzie ten, bo trzeci czy czwarty. No chodź. Bo one są podobne, no chodź. Słuchaj, ty tam ziarnem uderzył, to kawę i ciastka widzi, to nie chce mu się ten. No chodź. No chodź. Od drzwiami wejdzie. Drzwiami nie odbije. Nie, to zaraz wsiądzie. No chodź. O, odbiło. Jest następny, rzeczywiście.
pięknie, zbiera się, widzimy. Coś ma tam jak. No. O, tu podlatuje, o, tak. Patrz. One chyba to zawsze tak robią, że lądują gdzieś tu, nie? Cześć. Bo tak. Bezpośrednio widzę, tu miałby chyba ciężko nawet, o. No to jest dosyć nisko tutaj. No, jest lepiej mu, to musi na dwa razy, o, słyszymy. To chyba dziewiąty, one... tak? Czy dziesiąty? Dziewiąty czy dziesiąty? Dziewiąty. O, pojedynczo nam tu przylatują. Od pierwszego minęło, ile, jak, od która jest teraz godzina? 11.35. 12.35. 12.35. Czyli... To już mamy 40 minut, czekamy. Widać, że będzie ciężki lot. Koledzy też tutaj nie dzwonią, także też mają pewnie tutaj w oddziale ciężko dzisiaj. Teraz dwa lecą wzdłuż linii. No, tylko czy to będą stąd? My ich nie widzimy dokładnie jeszcze w kamerze, ja ich nie widzę, ale... Trzy nawet. Trzy tutaj. A teraz już widzę, jo, ale to z boku, to nie chyba stąd. A tam jeszcze jest. Tam jeden, zobaczmy, tam nadleciał, ale to nie jest, czy gołąb to jest? Jest gołąb, ale chyba też nie stąd. Tak, to będzie dziesiąty? Szymel, jak mówisz, klasens? Klasens. To po jakich rodzicach jest? Że mówisz? Po klasensie. No, ale to oryginała nie miałeś, tylko od kogo? Oryginał. Oryginał? Od Wierzbickiego. No popatrz, no kurde, bierze, jak się nazywa ten. To znowu ściemnił, mówi, że ma te polskie. Ale teraz nagle klasens. To są uchowane u mnie. No, od Jarka Wierzbickiego, to Meckaniak i Wierzbicki. Oni tak jest razem notowali i oni mieli rzeczywiście. O. Osa mi cholera. O, ale zobacz, nie odbiło go. Przeleciał, on wleciał normalnie. Ale jak wszedł? O, teraz widzimy 2, 4, 6, 7 sztuk. Oby stąd. Oj, odbija jeden na pewno. Zobaczymy, może wszystkie. Nie. Nie, też nie odbija. Dopiero teraz tego klasensa, tego szpaka, teraz odbił właśnie. Ale on wleciał normalnie prosto, nawet nie ten. No, to się zdarzy. Z pierwszego lotu mi też. Trzy. Nie odbił system? Dwa wiedziałem, które te poszedłem i odbiłem, a ten trzeci no już nie wiedziałem. Teraz jak większy nalot jest, to przepuści system. Dwa następne. Tu u kolegi Tadeusza to tak fajnie, bo kolorowo tych gołębi jest. To nie jest kurczę. To nie twój, a to jest... A, nie. Ślad, bo leciał z moim. Aha. Zabrał się po prostu. Tak, na ogon i poszedł. Tak. Ale to jest stary. Tak wygląda, stary. Nie? Niebieską brączkę chyba ma, tak? Nie. Tak. Zieloną albo niebieską. Chyba zieloną. Zaniknę. No. Patrzymy tam z tego kierunku. Na razie nie ma nic. A ten gąb, co się przybłąkał, siedzi sobie tam. No bo połowa była. O, ten widzimy. To jest który? 11, 12. 12. Pojedynczo tylko przylatują. 220. No to popatrzmy sobie. Ale z miasta. Też dziki. A idzie no patrz, ale szedł z kierunku go, myśliśmy, że to kolejny. A to niestety nie. A tutaj mamy jednego. Tu jeszcze jednego mamy. Tak, to, ale to może bez Tibesa jest. Ale to ja ten. On tu pilnuje, nagania. Ale wypłoszy, nie? Tam. Na razie odpukać nie ma kogo wypłoszyć. Na razie nie ma, nie. Fajnie taką grupę, tylko ciekawi nas, czy te gołębi. O tutaj to od 4-5 będzie stąd chyba. Te 5 gołębi, które tu jest. 3, a zobaczymy. Cała ta grupka. No popatrzmy. O, było widać, jak poleciały w tam, na tym lasem. O. Jeszcze jeden doleciał, tutaj siedzi na dachu. O, biały. O, teraz ładnie. A nie odbiło, teraz dopiero odbiło. Słyszymy jednego. Dużo masz, Tadeusz, takich białych? Jeden z poprzedniego lotu z gniazda brakuje. A widziałem, bo ten pierwszy co był, to był też taki biały z niebieskim. No, czyli mamy teraz ile? 15 gołębi już jest, nie? Tak, 15-16. Ale patrz, no. Ale ja na nią 16. No tutaj sobie siedzimy, kibicujemy. No, z jednej strony jak nie ma dużo naraz, to dłużej możemy oglądać. O, jest grupa 4, zobaczy tą też. Ale tam 4 i tu jeden zsiada, tak? A tam 4, tylko nie wiadomo ten. Czerwopłowy. Taki płowy. A tam 4, ale to te nie stąd.
Chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. Teraz się ruszyło trochę, nie? Trochę no, tak. Trochę się ruszyło. Pięć przyszło. Przyniosłeś mi szczęście, Marek. Co? Belka głowy spadł. Nie wyrobił, nie wyrobił. O, Belka. Teraz Miziutko, proszę, siadł sobie. Zaraz tam. A no tu była, rozmawiałem. Siądzie. W locie. Ja po prostu z nim nie jestem. Chodź, 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 chodź. Zostawiła. No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. On sobie wsiądzie. O, odbiło już. No, teraz co chwilkę jakiegoś gołębia widzimy, jak przylatuje, ale nie ma żadnych grup dużych. Tamta jedna to było cztery, to chyba najwięcej, co przyleciało naraz. To już nic nie da. Się nam tutaj, chyba z 20 już będzie gołąb. Tu pomału będziemy naszą relację kończyć. No, niestety trzeba jechać też do domu, trochę spędzić czasu w domu, tam jeszcze też i nakarmić. Z rodziny. Tak, z rodziną. Z rodziny nie, bo żona siedzi w Gdańsku akurat tutaj. Ale tutaj widzimy, o. Tadeusza to jest fajnie, bo kolorowo tak te gołębi jest. Ile Tadeusz jest? Już 20, tak? Później do kolegi zadzwonimy, się dowiemy. 19 dokładnie. 19, o, 20 prawie. No jeszcze trochę, 63 zostały w powietrzu. One na pewno będą tutaj dochodzić. No nie wiem, lot będzie ciężki chyba, nie? Raczej ciężki. Tutaj koledzy nawet, jak już formowali, to też nie mają za dużo, nie? Nie, nie. I piątki po 12 są... No. Po 12 dopiero piątki. Także widzimy, że lot będzie tutaj ciężki. No chyba kolega Zbigniew zrobił ten dobrze, bo nie dał, to oszczędził dużo gołębi. Tutaj dużo hodowców też nie dało. No nic. Powodzenia życzymy, się z kolegą Tadeuszem jeszcze nieraz spotkamy, a na razie tutaj kończymy naszą relację. Jutro jest niedziela, postaramy się też kogoś na locie być, to są już ostatnie loty w tym sezonie. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot! Dobry lot!